Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu tygodniowym od 3 do 9 czerwca bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam i zobaczymy, moi drodzy, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek, Król Mieczy. Wtorek, 10 denarów. Środa, Rycerz Buław. Czwartek, 7 buław. Piątek, Król Kielichów. Sobota, Sąd Ostateczny. I niedziela, Królowa Buław. Bardzo ładny tydzień, moje kochane skorpiony, przed Wami. W tle karta Wisielca, więc mogą być drobne opóźnienia, przekładane jakieś wizyty, bądź czas, żeby się nad czymś zastanowić, podjąć decyzję, bądź wreszcie się określić, bo już za długo myślicie na jakiś temat, przyjrzeć się też sprawom z innej strony, z innej perspektywy. Natomiast może też urlop jakiś tutaj sobie robicie, krótki wyjazd. Natomiast bardzo pozytywne macie karty, zero zmartwień, zero stresu. Widzę dynamikę w działaniu, sukcesy, satysfakcję z tego, co robicie, mądre bardzo pomysły, które mają szansę się zmaterializować w tym tygodniu, udane transakcje, rozmowy. Dopowiemy sobie może tylko tą siódemkę buław, o co tam trzeba będzie zawalczyć, komu wyjść naprzeciw, bądź czego bronić. Bo jest to też karta, która mówi, że trzeba się tutaj zabezpieczać przed czymś, walczyć w jakiejś sprawie sądowej, urzędowej, o swój dobytek, o, albo postarać się bardziej, wcześniej podjąć decyzję, bo tutaj niektóre skorpiony coś z mieszkaniem. I teraz tak, albo jesteście w trakcie rozwodu i będziecie dzielić majątek i nie chcecie zrezygnować z tego mieszkania, więc będziecie tutaj dalej walczyć o to, co zainwestowaliście w to mieszkanie, że połowa Wam się należy i tak dalej, i tak dalej. Inna sprawa jest taka, że chcecie kupić mieszkanie bądź dom i tutaj, no, kto pierwszy, ten lepszy, więc będziecie bardzo szybko, sprawnie tutaj działać, żeby jednak tą nieruchomość zarezerwować. Dobrze, kochani, Wisielec. Zatrzymanie, jakieś refleksje, ewentualnie musicie się utwierdzić w przekonaniu, że ten plan, ten pomysł, ta decyzja będzie miała pozytywne odzwierciedlenie dla Was i dla Waszych najbliższych w przyszłości, tak? Że pewne sprawy gdzieś utknęły, są w zawieszeniu, bo być może czekacie na czyjąś decyzję, ktoś musi się namyślić, zastanowić. Na przykład, jeżeli właśnie chcecie coś kupić, negocjujecie cenę, no to wiadomo, że każda ze stron musi mieć chwilę na to, żeby pomyśleć i zastanowić się, czy taka propozycja im odpowiada, czy też nie. Wisielec jest wizjonerem, więc tutaj uda Wam się w tym tygodniu przewidzieć pewne sytuacje, gdzie czasami trzeba będzie troszeczkę dynamiczniej zaangażować się w jakiś tam problem, w jakąś sprawę, bądź odpuścić, coś przeczekać. Mogą być też takie sytuacje, że po prostu niezależnie od Was coś tam utknie gdzieś i na coś trzeba będzie trochę dłużej poczekać. Uważajcie na korki, uważajcie na kolejki w tym tygodniu, no i czas, jaki poświęcacie na rozważenie pewnych spraw, które być może trzeba pilnie, troszeczkę sprawniej właśnie przeanalizować. W poniedziałek Król Mieczy, więc tutaj spotkanie z jakąś mądrą osobą, mądrą głową, spod znaku bliźniaka, wagi bądź wodnika. Jest to mężczyzna, który może udzielić Wam jakiejś porady, wskazówki, może będziecie załatwiać jakieś sprawy urzędowe, będzie coś Wam wyjaśniał, pomagał wypełniać jakieś wnioski. Może to Wasz egzaminator, który będzie sprawdzał Waszą wiedzę. Może być to nauczyciel, z którym rozmawiacie na temat wyników w nauce swojego dziecka. Może być też to ktoś, kto prowadzi Waszą sprawę sądową, radca prawny, prawnik, adwokat, z którym musicie coś skonsultować, ewentualnie notariusz, z którym uzgadniacie sobie termin tutaj jakichś właśnie spraw związanych z nieruchomościami. Może być to deweloper, który zapisuje Was gdzieś tam w kolejce do wymarzonego mieszkanka. Król Mieczy wie, co mówi, wie, co robi, podejmuje decyzję. Jeżeli w tym dniu macie sprawę rozwodową, ewentualnie musicie być w jakimś urzędzie, złożyć pismo, wniosek, podanie,
bądź odebrać już jakieś pismo, gdzie zapadła decyzja, zapadło orzeczenie, to sprawnie sobie to wszystko pozałatwiacie. Sprawdźcie tylko, czy wszystko jest dobrze zapisane, zwłaszcza Wasze dane personalne, tak? Kwoty, to jest ważne, zwłaszcza przy zakupie, sprzedaży, adresy wszelkiego rodzaju, żeby tam no, nie było, że kupiliście nieruchomość A na papierze jest nieruchomość B na przykład, tak? Daję tylko taki przykład. Będziecie bardzo komunikatywni, będziecie gotowi przystąpić do pewnych rozmów, macie wiedzę, więc nie bójcie się egzaminów, nie bójcie się ważnych rozmów w sprawie pracy, bo te skorpiony, które szukają pracy, tą pracę na pewno znajdą, kochani. I tutaj już zaczniecie działać prawdopodobnie od środy bądź piątku. Król Mieczy gotowy jest sprawdzić swoje umiejętności, więc tutaj jakieś konkursy, zawody, zwłaszcza intelektualne, nie są dla Was przeszkodą. Będziecie mogli wypowiedzieć się w pewnych kwestiach, więc tutaj gotowość do rozmów, negocjacji, konferencji, prelekcji, gdzie możecie wygłosić jakieś swoje przemówienie, przedstawić swoje jakieś poglądy, tutaj też świetnie wypadniecie. Co, kochani, w związkach? W związkach jakaś szczera rozmowa i teraz tak, niektóre pary tutaj, no... Od jakiegoś czasu coś tam między Wami się nie układa, więc faktycznie może już jesteście w trakcie rozwodu, może już na półmetku, tutaj wchodzą kwestie majątkowe, które chcecie uregulować. Niektóre związki znowu już myślą o małżeństwie, myślą o przeprowadzce, żeby coś zmienić ze swoim życiem, poprawić swoją sytuację, więc jeżeli do tej pory gdzieś tam kawalerkę wynajmowaliście, może czas najwyższy kupić coś własnego. Rozpoczęcie budowy, uregulowanie też jakichś kwestii prawnych związanych z dziedziczeniem, więc może wreszcie jakieś mieszkanie po babci, po dziadku będzie na Was zapisane, może wreszcie dogadacie się z bratem bądź siostrą, żeby podzielić sprawiedliwie majątek i jakieś mieszkanie, którego oboje jesteście właścicielami, wreszcie spieniężyć i podzielić się pieniędzmi. Ja daję tylko takie przykłady, ale tutaj wszystkie takie kwestie rodzinne, majątkowe, które chodzą Wam na ten moment po głowie, będą miały szansę zrealizować się w tym tygodniu, zwłaszcza ze strony mężczyzn, czyli mogą być to po dziadku, po ojcu, bądź ze strony Twojego partnera, mój kochany Skorpionie, takie kwestie. Samotne Skorpiony, no, spotykają się z kimś, ale to nie jest jeszcze nic poważnego. Wydaje mi się, że niedawno rozstaliście się z partnerem bądź partnerką, może jesteście właśnie w trakcie rozwodu i na ten moment nie macie po prostu na to czasu. Te Skorpiony, które jeszcze noszą w sobie żałobę po stracie ukochanej osoby, to nie jest jeszcze ten czas. Jeszcze ten pancerz, ta ostrożność, ten dystans, ta oziębłość jest tutaj przy Was. No, może musi być po prostu ten klik, może musicie poznać tą osobę, która tutaj roztopi lód, który Was otacza. Wydaje mi się, że ten pancerz założyliście na własne życzenie, ponieważ, tak jak powiedziałam, niektóre Skorpiony nie są gotowe zaangażować się w nową relację. We wtorek mamy dziesiątkę denarów, więc tutaj bardzo dobry dzień, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Może być Wam przedstawiona fajna propozycja pracy, biznes rodzinny. I tutaj to, co mówiłam o tych dziedziczeniach, być może po ojcu, po rodzicach będziecie mieli jakiś majątek zawodowy, czyli przepisanie firmy, przepisanie gruntów, przepisanie lokalu jakiegoś usługowego bądź odziedziczenie. Zróbcie opłaty w tym dniu, zwłaszcza czynsz, prąd, wszelkie świadczenia związane z Waszym domem, żeby nie zapomnieć, bo później będzie rozczarowanie, że prądu nie ma albo gaz odcięli. Spotkanie rodzinne w sprawach finansowych, więc właśnie tutaj być może zapadną decyzje, które wcześniej podjęliście Wy, bądź w stosunku do Was ktoś podjął. Bardzo dobry dzień na spędzanie czasu z rodziną, z dziećmi, w pracy świetnie, może być awans bądź podwyżka, jeżeli szukacie pracy, tutaj jakaś obiecująca oferta. Propozycja też pracy zdalnej bądź chałupnictwa, więc tutaj może będziecie mogli wykonywać jakieś swoje projekty w domu. Dziesiątka denarów mówi o stabilizacji, mówi o poczuciu bezpieczeństwa, mówi o zadowoleniu ze swojej pracy, o skupieniu się na sprawach rodzinnych, małżeństwie, dzieciach. Być może w tym dniu jest ważna jakaś uroczystość, którą będziecie chcieli we wspólnym gronie sobie tutaj spędzić. W związkach sielanka, więc widać, że bardzo jesteście ze sobą zżyci i te relacje są naprawdę poprawne. Samotne Skorpiony mają wsparcie w rodzinie. Być może ktoś z rodziny, z którą jesteście spokrewnieni, w tym dniu Was odwiedzi. W środę Rycerz Buław, dosyć dynamiczny dzień. Być może będziecie gdzieś wyjeżdżać,
pracować, dojeżdżać do klienta, będziecie bardzo dyspozycyjni. Dużo takiej pracy fizycznej. Jeżeli podejmujecie pracę na okres próbny, ta praca bardzo Wam się podoba. Macie talent, macie umiejętności do tego, żeby się wykazać. Praca w jakiejś firmie transportowej, kurierskiej, bądź dowożenie, dostawca, prawda, usługi przeprowadzkowe, ale nie tylko. Jeżeli czekacie na kuriera, który ma przywieźć jakąś przesyłkę, przyjedzie, kochani, ale po południu, więc od rana możecie sobie coś tam zaplanować. Spotkanie z zodiakalnym lwem, mężczyzną po 35 roku życia, który może chcieć się z Wami spotkać, bo jest Waszym dobrym znajomym, ewentualnie pojawi się w Waszym otoczeniu domu rodzinnego, czyli, nie wiem, może nowy sąsiad, no ktoś się przeprowadzi w Wasze strony, ktoś bardzo atrakcyjny, kto zwróci swoją uwagę, ale zwróci też na Was swoją uwagę. I moi kochani, no tutaj może zaiskrzyć, więc właśnie skorpiony, być może jest to ta osoba, na którą czekałyście, bo jest to bardzo gorąca osoba, która szybko stopi lód tego pancerza, w który się ubrałyście. Dosyć dynamiczny dzień, sprawnie pozałatwiacie sobie sprawy, obowiązki w pracy też bardzo sprawnie sobie zrealizujecie. Bardzo dobre wiadomości, tak jak mówię, wizyta kogoś zapowiedzianego. Popołudnie też jakieś fajne spotkania, bądź będziecie aktywnie gdzieś tam sobie ćwiczyć, działać na jakichś treningach, zawodach, bądź kursach tańca, może joga. Na pewno będziecie aktywni fizycznie, nie będziecie siedzieć w domu gdzieś tam przed telewizorem, tylko może na rolki sobie wyjdziecie, może na dłuższy spacer, a niewykluczone, że skorpiony, które pasjonują się jeździectwem, po południu nie odwiedzą stajni i sobie jakiegoś treningu ze swoim podopiecznym nie zrobią. W czwartek mamy 7 buław, królowa mieczy i czwórka denarów, więc być może tutaj będzie jakby konsultacje prawne. Właśnie w czwartek macie tą rozprawę sądową, gdzie będziecie bronić swoich racji i zabiegać tutaj o swój majątek, o swoje dobra materialne, o to, co Wam się należy. Jeżeli rozwód wniosła żona, no to tutaj będziecie musieli się bronić. Macie silne argumenty, macie też mocnych świadków. Jeżeli to Ty wniosłeś, skorpionie, tutaj będziesz udowadniać, że jakaś część majątku bądź spadku po rodzicach Ci się należy. Dobrze. Pozytywnie załatwione sprawy urzędowe. Karty mówią, powstrzymaj się w tym dniu przed większymi wydatkami. Przemyśl każdy zakup, bo być może następnego dnia będzie promocja, obniżka cen i kupisz tą rzecz w jeszcze atrakcyjniejszej cenie. Jeżeli chodzi o pracę, tutaj może być konkurencja, ale dacie sobie radę. Być może już będą pierwsze jakieś takie dyskusje, oceny tego, w jaki sposób radzicie sobie ze swoimi obowiązkami. Macie szansę utrzymać tą posadę, jeżeli tylko ona Wam odpowiada. W stałej pracy jakieś dodatkowe obowiązki, natomiast nie musicie ich wykonywać, więc jeżeli nie leży to w Waszej kompetencji, możecie odmówić pracodawcy, no chyba, że Wam za to zapłaci. Siódemka buław jest to karta, która mówi, macie pomysł, idźcie do przodu, wiecie jak zaoszczędzić pieniądze, jesteście też dumni z tego, co już osiągnęliście, co zgromadziliście, skupcie się na podstawach, na pilnowaniu swojego dobytku. Tutaj może też chodzić o to, żeby ktoś tam czegoś Wam nie odebrał, czegoś nie naruszył. Dochodzenie też do równowagi tutaj po jakimś rozstaniu, natomiast samotne skorpiony, no tutaj ktoś zabiega o Wasze względy i ma bardzo poważne zamiary w stosunku do Was, więc już Wam kibicuje. Przepraszam, kochani, musiałam domofon otworzyć. Skończyliśmy chyba na czwartku, tak? Więc tutaj karty mówią, brońcie swoich racji, czy to przed sądem, czy to jeżeli chodzi o pracę, tak? Nie dajcie sobie niczego odebrać. No i tutaj przemyślcie każdy zakup, żeby nie trwonić pieniędzy na byle co, żeby nie przepłacić, bo być może będzie okazja, żeby kolejnego dnia. Tutaj mamy dalej króla kielichu, więc może pojawić się jakaś atrakcyjna oferta rabatowa. Co w związkach? No, niektóre skorpiony tutaj będą chciały zawalczyć troszeczkę o związek. A jeżeli nie o związek, tak jak mówiłam wcześniej, jakieś dobra materialne bądź kontakt z dziećmi, jeżeli tutaj faktycznie już rozwód trwa. Jeżeli nie ma rozwodu, były tylko jakieś ciche dni, coś trzeba było sobie wyjaśnić. Powiedzcie o swoich potrzebach, co jest dla Was ważne, o tej bliskości, o tym, że być może praca jest ważniejsza od relacji. To wchodzi jakby między Was i koliduje, tak, że stwarzają się jakieś problemy i
niedopowiedzenia. W piątek mamy Króla Kielichów, bardzo spokojny, sympatyczny dzień. Dużo dobrych wiadomości, otoczenie będzie Was wspierać, pozytywna decyzja odnośnie pracy, więc te skorpiony, które szukały pracy, tą pracę znajdą. Jeżeli macie pracę, możliwe, że szef da premię bądź w jakiś sposób publicznie Was wynagrodzi, pochwali, to będzie też bardzo taki miły komplement usłyszeć od pracodawcy, bardzo motywujący do dalszego działania. Miłe spotkanie ze skorpionem, rakom bądź rybem, przyjacielem bądź przyjaciółką, która, że tak powiem, może Was wesprzeć, może Wam pomóc w jakiejś sytuacji, doradzić, podpowiedzieć. Podejmować będziecie dojrzałe decyzje, przemyślane, dzień raczej spokojny, bez żadnych jakichś trudnych decyzji, trudnych wydarzeń. W stałych relacjach tutaj wreszcie po tej szczerej rozmowie odnowią się uczucia, odrodzą się miłe wspomnienia i zaczniecie inaczej patrzeć na ten związek. Może ktoś Wam wyznać uczucie. Natomiast jeżeli dacie się namówić tutaj na kolejną randkę, kolejne spotkanie tym mężczyznom bądź kobietom, który tak tutaj troszeczkę dystansował się od Was, zobaczycie tą łagodną naturę, ktoś zacznie się otwierać emocjonalnie. Zobaczycie ciepłą, wspaniałą, dobrą osobę, która no, bardzo darzy Was sympatią, uczuciem, być może tutaj od przyjaźni do wielkiej miłości coś się szykuje. Po południu miłe spotkanie z przyjaciółmi w większym gronie, bądź odwiedzi Was osoba, z którą macie świetne relacje, to mogą być rodzice, ojciec, starszy brat, bądź przyjaciel, z którym będziecie mogli sobie porozmawiać na różne tematy. W sobotę mamy kartę sądu ostatecznego, więc tutaj bardzo dobry dzień na domykanie pewnych spraw z przeszłości, dokończenie jakichś rozmów, bądź będą takie sytuacje, gdzie będziecie mogli powrócić do jakiegoś tematu, który nie był rozstrzygnięty z jakichś powodów, bądź nie był zrealizowany z jakichś powodów w przeszłości. To jest też powrót do zdrowia. Jeszcze nie powiedziałam, że w piątek dobra wizyta u lekarza, tak? Konsultacja ze swoim terapeutą, więc tutaj dobre wyniki też krwi, moczu, jeżeli robiliście sobie badania. Powrót z jakiegoś wyjazdu, więc te skorpiony, które w środę wyjechały, w sobotę będą wracać, zwłaszcza jeżeli byście gdzieś nad wodą odpoczywaliście sobie, wyjazd zaliczycie do udanych. Co jeszcze? Pogodzenie się z kimś, bądź pogodzenie się z jakąś sytuacją, która ma miejsce teraz w Waszym życiu. Bardzo pozytywny dzień, dający wiele do myślenia, zwłaszcza ze sprawami, z którymi kiedyś mieliście kontakt i teraz jeszcze raz być może z innej perspektywy na niektóre trzeba się spojrzeć, skupić i wyciągnąć kolejne wnioski. Mogą wracać byli partnerzy bądź partnerki, więc wszystko zależy od Was, skorpiony. No, czy nadal darzycie uczuciem tą osobę, czy jednak to już jest definitywny koniec i ten sąd ostateczny mówi o tym, że będziecie się decydować. To będzie taka kropka nad i, gdzie albo idziecie dalej razem, dajecie sobie szansę, albo definitywnie kończycie tą relację. W niedzielę królowa była, więc możliwy wyjazd, możliwe spotkanie z kobietą spod znaku barana lwa bądź strzelca, atrakcyjna kobieta, bardzo pewna siebie, wysportowana, elegancka, więc tutaj nie wiem, może będziecie brać udział w jakichś zawodach, może wybieracie się na jakąś wycieczkę, może randka kolejna, tutaj skorpiony na pewno się wystroją, ewentualnie Wasza partnerka bądź partner, z którym się spotykacie, zrobią na Was ogromne wrażenie. Jeżeli nigdzie nie wychodzicie, na pewno czas zorganizujecie sobie fajnie w domu, może jakieś porządki, mały remoncik, ewentualnie gdzieś tam w ogrodzie będziecie pielić chwasty i robić jakieś właśnie porządki. Może Was odwiedzić przyjaciółka, siostra, z którą będziecie jakieś prace w domu wykonywać. Może pomoże Wam upiec ciasto, bądź podzieli się jakimś fajnym przepisem. No i co, kochani, ogólnie bardzo taka fajna niedziela. Być może będziecie zaproszeni gdzieś w gościnę, obiadek u rodziców, u teściów, bądź kogoś ze znajomych zaprosicie, z kim lubicie spędzać czas, z kim macie dobre relacje. Jeżeli randka, na pewno partner bądź partnerka zapewni Wam jakieś atrakcje, pójdziecie sobie do kina, później gdzieś może, nie wiem, w jakieś urocze miejsce, może do restauracji dobrze zjeść, a wieczorem, kto wie, królowa buław, jest to taka energia bardzo gorących emocji, więc być może no, do poniedziałku tutaj nawet niektóre skorpiony zagoszczą
w czyjejś przestrzeni domowej. Kochani, to by było na tyle. Jeżeli chodzi o zdrowie, tutaj jakieś sprawy neurologiczne trzeba wyjaśnić. Depresje, fobie, stany lękowe, bądź jakieś urazy, które miały miejsce w przeszłości, teraz mogą się odezwać na zasadzie jakiegoś takiego dyskomfortu, bólu reumatycznego. Po prostu, jeżeli to jest uciążliwe, skonsultujcie to z lekarzem, no i uważajcie na nałogi. Może czas rzucić palenie, ograniczyć picie, ewentualnie jakieś inne, które Wam uprzykrzają życie. Uwolnijcie się z tego zniewolenia. Tego Wam, kochani, życzę. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film z Waszym znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.